Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. No i november się skończył, mamy december, a broda jeszcze jest. I na razie zostaje. Na razie zostaje. Żona stwierdziła, że no, jak już tak sobie chcesz, to już miej. Ja mówię, nie, no wiesz, no... Nie chcę ci robić jakby przykrości. Ten, no, nie, dobra, nie wiem, może się spodobało. W każdym razie na razie broda zostaje. Po co w ogóle to wszystko było? Otóż muszę powiedzieć, że trochę moje, znaczy ciągle było coś, że nie nagrałem tego filmu wcześniej. Znaczy oczywiście na początku chciałem mieć ten efekt zaciekawienia, czyli nie mówiłem o co chodzi, po prostu się nie godziłem i czekałem, co będziecie zadawać pytania. Oczywiście wielu z Was dobrze wyłapało, że chodzi o No Shave November albo Movember. To są dwie różne, znaczy dwie bardzo podobne akcje, ale troszkę się różniące. Movember, czyli Mustasz November. Akcja powstała chyba w Australii jakiś czas temu. Chodziło o zwiększenie świadomości profilaktyki raka prostaty. Chodziło o to, żeby zachęcić mężczyzn do badania się, dlatego że no, jest to taki jakby wstydliwy temat. W ogóle generalnie mężczyźni nie lubią chodzić do lekarzy. Więc żeby to zwiększyć, wymyślono taką akcję, że zapuszczasz wąsy, no i gościu się ciebie pyta, no i stary, czemu masz wąsy, a bo to jest taka akcja Movember, nie? No i żeby to oswoić trochę, wprowadzić do debaty publicznej, do rozmów pomiędzy kumplami i tak dalej, i tak dalej. Jakiś czas temu, nie wiem, rok czy dwa lata temu, czy w tym roku dopiero powstała modyfikacja tego, czyli No Shave November, czyli żeby się nie golić w ogóle przez listopad. Tutaj dołożono do tego taką ideologię, że skoro ludzie, którzy chorują na raka, często biorą chemię i wypadają im włosy, no to żeby jakby była równowaga w przyrodzie, no to ci, którzy... Znaczy jakby się pokazać taką solidarność z tymi i wsparcie dla tych ludzi, którzy właśnie są w trakcie leczenia, że właśnie to w takim razie u mnie mogą sobie włosy rosnąć swobodnie. I to był taki pierwszy cel. Potem po sobie pomyślałem, że kurde, w zasadzie to z tym Movemberem to jest trochę taka akcja jak z tym... jak to się nazywało, Ice Bucket Challenge, tak? Czyli z tym wylewaniem się wodą, że tak naprawdę jest to, oczywiście cała akcja ma jakby sens, ma wzrasta świadomość tej choroby, ale generalnie jest to spłycone zagadnienie, tak? Czyli wszystko się spłyca do tych wąsów i tak dalej. I zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać, no i doszedłem do wniosku, że ale chcę Wam jakby powiedzieć o jakby paru ważnych kwestiach, tylko że uważam, że niekoniecznie priorytetem jest profilaktyka raka prostaty. Dlaczego? Już Wam mówię dlaczego. Sądząc po danych demograficznych dla kanału, większość moich widzów jest albo w moim wieku, albo zdecydowana większość jest chyba młodsza ode mnie. Czyli jest przed 40. Ja mam 36 lat. Więc większość z Was jest przed 40. Generalnie rak prostaty występuje zwykle po 65 roku życia. W Stanach, gdzie ten craft już trwa od 30 lat, tam rzeczywiście mamy spore pokolenie piwoszy, piwowarów i tak dalej, którzy są już po 50, dobrze, albo koło 60. Więc tamta akcja jak najbardziej ma sens. Ona u nas też ma sens, tylko ja uważam, że dla Was, dla takich 20-latków, 20-parolatków, 30-latków, o wiele więcej może Wam dać coś takiego jak zrobienie sobie takiego setu, na przykład przez miesiąc albo przez 2 tygodnie, mierzenia codziennie ciśnienia. Większość z nas tego nie robi. Większość z was tego nie robi. Tam pójdziecie do lekarza, lekarz zmierzy, a tu jest wysokie ciśnienie, ale niech pan się nie przejmuje, bo to może efekt białego fartucha i tak dalej, nie? A tak naprawdę największym, póki co, największym przyczyną śmiertelności mężczyzn są choroby układu krążenia. Nadciśnienie, zawał, wylew. To są, no, chyba jedna trzecia w Polsce to są rzeczy związane z układem krążenia.
Więc zachęcam Was do zmierzenia sobie ciśnienia. Aparat do mierzenia ciśnienia kosztuje tam poniżej 5 dych chyba w aptece, a zawsze możecie pożyczyć od babci, czy od dziadka, czy od rodziców. I zmierzcie sobie to ciśnienie. Jeżeli Wam się pojawia powyżej te regularnie, nie, że raz się zdarzyło, bo tam, nie wiem, kawę piłem, horror obejrzałem, czy coś takiego. Jeżeli Wam się pojawia regularnie ponad te 120 na 80, a w zasadzie ponad te 140 na tam 90, no to jest powód, żeby pójść do lekarza, żeby dobrał leki. Nadciśnienie jest chorobą cywilizacyjną. Nie wiem, gdzieś widziałem chyba, że ponad połowa w ogóle ludzi w tych rozwiniętych krajach na to cierpi. Więc prawdopodobieństwo na to, że macie nadciśnienie, jest bardzo duże. Niezdiagnozowane nadciśnienie, które będziecie latami, po prostu nic nie będziecie z tym robić, powoduje tym, że ono osłabia serce, osłabia ściany naczyń krwionośnych i tak dalej. Po prostu krew wywiera większe ciśnienie na tetę. Ja nie jestem lekarzem, akurat nie konsultowałem tego, ale tyle, ile wiem, to jako jakby z własnego doświadczenia, no to tak jest. Więc warto mierzyć ciśnienie i jeżeli jest taka potrzeba, to po prostu przyjmować leki regularnie, no już do końca życia, tam jedną czy tam dwie pastylki dziennie. Oczywiście niektórzy się boją pastylek, ale mówię, konsekwencje nieleczonego nadciśnienia są bardzo złe. Więc zmierzyć ciśnienie. Po drugie, zastanówcie się, kiedy ostatnio robiliście taką prostą morfologię krwi. Wypadałoby raz na rok, raz na dwa lata minimum zrobić badanie krwi, tak zwaną morfologię krwi. No i wtedy zobaczyć tam poziom krwinek czerwonych, białych itd., itd. Do tego wszystkiego polecałbym Wam, i każdy Wam poleci, każdy lekarz, zrobić tak zwany lipidogram, czyli gospodarkę tłuszczową, czyli cholesterol popularny z rozbiciem na HDL i LDL, czyli dobry i zły cholesterol, i na trójglicerydy. W zasadzie interpretacji takich danych jesteście w stanie dokonać sobie sami, bo po prostu tam, jak dostaniecie wydruk z tego laboratorium, tam są podane przedziały. I już widzicie, czy jesteście w przedziale, czy nie jesteście w przedziale z tym cholesterolem, LDL-em, HDL-em i tym. Ale oczywiście, zwłaszcza jeżeli coś Wam wyjdzie poza widełki, no to warto iść do lekarza. Na pewno lekarz też Was, lekarz pierwszego kontaktu, czyli tak zwany lekarz rodzinny, potraktuje Was inaczej, jak przyjdziecie już z wynikami, a nie z żądaniem: panie lekarzu, proszę mi dać tutaj skierowanie. No oni nie chcą dawać tych skierowań, ale warto zainwestować tą stówę, czy tam sto kilkadziesiąt złotych w te badania krwi, dla świętego spokoju też. Tam mogą wyjść Wam różne rzeczy. Warto też zrobić sobie te próby wątrobowe, jako, prawda, grupa ryzyka, czyli GGBT, ASPAT i ALAT. To jak powiecie w laboratorium, że chodzi Wam o te wątrobowe, to wam będą wiedzieli, o co chodzi. Warto sobie zrobić modny ostatnio temat i moja siostra, która jest lekarzem, potwierdza, warto sobie zrobić poziom witaminy D, dlatego że no, z racji, że jak śpiewał poeta, Polacy są tak agresywni, ponieważ nie ma słońca nieomal przez 7 miesięcy w roku, a lato bywa nie gorące, więc ponieważ nie mamy słońca, siedzimy przed komputerami miesiącami, nie wyłazimy na dwór, a jak już nawet wyłazimy, to tam nie ma tego słońca, więc większość z nas ma niedobór witaminy D. Zamiast łykać na pałę, no to wypadałoby zbadać sobie poziom tej witaminy D. Moja siostra namiętnie też zawsze każe mi zrobić gospodarkę mikroelementami, tak? Czyli potas, sód i to jest powiązane z nadciśnieniem. Potas, sód i kreatyninę. Ale generalnie zrobić na pewno trzeba, no i cukier. Cukier jest bardzo ważny. Zrobić cukier, jeżeli cukier Wam wyjdzie dobrze, to super. Jeżeli Wam wyjdzie źle, to trzeba zrobić cukier z tak zwanym obciążeniem. Czyli tam, wiecie, przychodzicie, badają Wam cukier, pijecie szklankę wody z glukozą, przychodzicie za pół godziny czy za godzinę, badają Wam ten,
Potem przychodzicie po 2 godzinach i wam badają. I to pokazuje, czy nie macie problemu na przykład z już takie początki, no nie początki, no to się nazywa popularnie zespół metaboliczny, czyli nadciśnienie, cholesterol i cukier. I to wszystko, te trzy rzeczy do kupy, to jest prosta droga do choroby cywilizacyjnej pod tytułem, prawda, nadciśnienie, cukrzyca i tak dalej. Więc to moim zdaniem jest o wiele bardziej potrzebne niż zapisanie się jako 25-latek do urologa, żeby wam tam pogmerał w poszukiwaniu nowotworu. Oczywiście ja nie mówię, żeby tego nie robić, bo oczywiście wyjdzie, że lekceważę problem, ale prawdopodobieństwo tego, że macie, rozwija wam się rak prostaty, a prawdopodobieństwo tego, że macie początki, czy no tak, początki, czy pracujecie na nadciśnienie, cukrzycę, czy tą miażdżycę, to jednak tutaj jest dużo większe, tak? Z nowotworów w ogóle, bo po tych chorobach krążenia następną grupą są nowotwory, więc z nowotworów najbardziej śmiercionośny w Polsce jest rak płuc, czyli rzucamy palenie, jeśli palicie. Potem jest rzeczywiście rak prostaty, ale mówię, średnia wieku dla pacjentów z rakiem prostaty to jest 70 lat, więc na pewno po 50, może nawet po 40, warto się zbadać. I warto, tam jest taki cholera wie, enzym, hormon, czynnik, który się bada, to jest PSA. To też można zrobić z krwi, tylko że problem polega na tym, że on jak jest podwyższony, to znaczy, że trzeba dalej drążyć temat, trzeba badać dalej. Natomiast jak jest dobry, to nie znaczy, że jest wszystko dobrze, nie? Więc nie do końca to jest taki super wskaźnik. No ale jeżeli już tam chcecie za jednym zamachem, to można to PSA też zmierzyć. Natomiast zdecydowanie polecam wam te rzeczy okołokrążeniowe, tak? Czyli mierzyć ciśnienie, zrobić morfologię i wtedy zrobić sobie tę gospodarkę tłuszczową i cukier. To są rzeczy, które no... Nawet szczupły dwudziestoparolatek może mieć tam te parametry nie za fajne. No a wtedy trzeba myśleć o diecie, o zmianie nawyków i tak dalej. Ale lepiej to zrobić dietą, niż obudzić się za 15 lat z cukrzycą. I wtedy się okaże, że w ogóle piwa nie możecie pić, więc uważajcie. I to by było w zasadzie tyle, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o nowotwory, to razem z rakiem prostaty duży nacisk się kładzie na raka jąder. I tutaj takie troszkę nawiązanie, ponieważ bardzo mocno się promuje samo badanie się kobiet, badanie piersi i tak dalej. Więc mężczyźni też się powinni samo badać i właśnie w temacie jąder, w temacie tego, co się tam dzieje w worku mosznowym, powinno się co jakiś czas regularnie badać, czy nie ma jakichś zgrubień, jakichś guzków, jakichś takich dziwnych rzeczy. Tak naprawdę też słyszałem taką zasadę, jeżeli coś was boli dłużej niż 2 tygodnie, to trzeba z tym iść do lekarza. Więc jeżeli was coś boli w mosznie, no to jest powód, żeby iść do lekarza i tego nie należy lekceważyć. I tutaj akurat to częściej dotyka młodszych mężczyzn niż starszych chyba, albo inaczej, ryzyko jest większe. Na pewno rak jąder jest bardziej prawdopodobny u młodszych niż rak prostaty. Więc nie deprecjonując Movembera i No Shave Novembera, to jednak chciałbym wam pokazać, że akcenty się trochę inaczej rozkładają, ale warto tak czy owak się zbadać pod różnym kątem. Kiedyś też miałem taką rozmowę z jedną z moich koleżanek, która też jest lekarzem. I ja się pytam, słuchaj, to dlaczego tak się nie robi, że na przykład co roku się nie bada na wszystko?
Mówi, bo to jest bez sensu, bo to jest bez sensu. To nie ma, tak jak są te na przykład programy, że bada się na przykład określone grupy wiekowe na różne ten, to bada się tam, gdzie te jakby pieniądze wydane na te badania są jak najbardziej sensownie wydane. Moim zdaniem najsensowniej wydacie swój czas i swoje pieniądze, jeżeli zbadacie ciśnienie, cukier, cholesterol i generalnie morfologię krwi. Zadbajcie o swoje zdrowie. To, że macie 25 lat i czujecie się jak młody Bóg, który miętosi kubek, to nie znaczy, że nie trzeba się zatroszczyć o swoje zdrowie. No i z tym Was zostawiam. Broda na razie zostaje. Mam z nią jeszcze parę, jak to się nazywa, planów co do niej. Nie wiem, kiedy zgolę. Może któregoś dnia wstanę i powiem koniec tego. Albo moja żona powie. Póki co broda zostaje. Nie no, mi też się generalnie podoba. Do zobaczenia, cześć. Postscriptum. Zapomniałem o jednej rzeczy. To, że wy jako 20-paro-30-latkowie niekoniecznie musicie iść zbadać prostatę na tę okoliczność, to nie znaczy, że nic nie możecie zrobić. Zachęćcie waszych ojców i dziadków do takich badań, bo to oni są właśnie w grupie ryzyka i być może nie są tego świadomi. Być może powiecie, że widzisz tutaj, tato, ja zapuściłem brodę, żeby, prawda, Movember, no shave November, żeby ci przypomnieć, że powinieneś się przebadać pod tym kątem, bo to jest drugi najpowszechniejszy nowotwór u mężczyzn po raku płuc. Zresztą fajki też rzuć. Także takie mam przemyślenie. Także też zróbcie sobie takie postanowienie, że zapytacie ojca, a tato, a kiedy byłeś badać prostatę? Ojciec, o co ci chodzi? Ale to wiecie, no dla to leży w naszym wszystkich dobrze rozumianym, szeroko pojętym interesie. Więc zapytajcie ojca i dziadka, czy badali się na to i zachęćcie ich, że może warto. No i teraz to już naprawdę cześć.